Szanowni, chciałem powtórzyć zadanie, którym zajmowaliśmy się dzisiaj na lekcji. No ono brzmi, trzeba udowodnić, że jeśli P jest liczbą pierwszą większą od 3, to wyrażenie P kwadrat minus 1 jest podzielne przez 24. No i to zadanie bardzo ładnie łączy w sobie własności liczb pierwszych i cechy podzielności, coś, czym będziemy się zajmować na bogato, jak to mówią, przez kilka następnych spotkań. No ale musimy sobie najpierw ustalić dwa fakty. Pierwszy jest taki, że iloczyn dwóch kolejnych liczb parzystych jest podzielny przez 8. No, niech pierwsza z nich będzie postaci 2k, a druga 2k plus 2, gdzie k jest powiedzmy liczbą całkowitą, może być liczbą naturalną, to dla tego rozumowania nie odgrywa żadnej roli, no to iloczyn można zapisać w takiej postaci i dwójkę wyciągnąć przed nawias tutaj z tego nawiasu i to pojawi się czwórka. Więc widać, że taki iloczyn dzieli się przez 4, no i pozostaje udowodnić, że co jest poza czwórką, to k razy k plus 1, to musi dzielić się przez 2, no ale to jest iloczyn dwóch kolejnych liczb całkowitych, jedna z tych dwóch liczb kolejnych musi być parzysta, w związku z tym dwójka dzieli k razy k plus 1, a zatem w sumie 4 razy 2 to jest 8, iloczyn dwóch kolejnych liczb całkowitych jest iloczyn dwóch kolejnych liczb parzystych jest podzielny przez 8. No i drugi fakt, o którym już wspominałem wcześniej, jest taki, że iloczyn trzech kolejnych liczb całkowitych musi być podzielny przez 3. Bo liczby całkowite na osi liczbowej występują co 3, znaczy podzielne przez 3 liczby całkowite na osi liczbowej występują co 3. No i jak się temu przyjrzeć, to jeżeli chcemy wziąć 3 kolejne, to zawsze choć jedną, zawsze jedną podzielną przez 3 tych 3 kolejnych znajdziemy. No to wracamy do naszego zadania. P kwadrat minus 1 możemy sobie rozłożyć, skorzystając ze wzoru skróconego mnożenia na P minus 1 i P plus 1. Jeśli P jest liczbą pierwszą większą od 3, to znaczy, że nie jest równa 2, to znaczy, że jest liczbą nieparzystą, bo wszystkie pozostałe liczby poza dwójką są nieparzyste. Stąd wynika, że te dwie liczby P minus 1 i P plus 1 są dwoma kolejnymi liczbami parzystymi, a stąd wynika, że ich iloczyn jest podzielny przez 8. No, pozostaje jeszcze tylko udowodnić, że jest podzielny przez 3. No to jeżeli rozpatrzymy taki iloczyn, to jest iloczyn trzech kolejnych liczb całkowitych. Musi być podzielny przez 3 na podstawie tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. No a nie może, trójka dzieli ten iloczyn, ale nie może dzielić P, dlatego że P jest liczbą pierwszą większą od 3, a liczba pierwsza większa od 3 na pewno przez 3 się nie dzieli. Podzieli się tylko przez 1 i przez siebie. A zatem któraś z tych dwóch liczb musi się dzielić przez 3, no i to kończy dowód, bo iloczyn tych dwóch liczb dzieli się przez 8, a dodatkowo jedna z nich jeszcze dzieli się przez 3, więc iloczyn dzieli się także przez 3. 3 razy 8 jest równe 24.